Mamy to, moi drodzy. Mamy to na ekranie. Gran Turismo. Może film, na który no, nie czekałem zbytnio. Myślę, że wy też. Ale to, jak ten film był promowany wokół... Znaczy, w ogóle prawie nie był promowany, bo tak szczerze, ta premiera Gran Turismo, ona poszła takim słabym echem, że serio, on mi się wydaje, że Gran Turismo mało zarobi w box office, ale to już tylko moje spostrzeżenie. Dzisiaj Gran Turismo... Film, na który no nie czekałem, bo myślę, że tak, ze stajni PlayStation mieliśmy już Uncharted, The Last of Us serial, Uncharted raczej chcę zapomnieć, ale no było, jest dużo adaptacji gier i dużo też adaptacji, na których można zrobić, a tutaj PlayStation decyduje się, czy też Neil Blomkamp decyduje się na zrobienie filmu o Gran Turismo, na podstawie gry Gran Turismo, który jest nie tylko... historią na podstawie prawdziwej historii, to też jest filmem, który promuje, ale to bardzo promuje grę i jest to dosyć tania reklama gry. Za to Neil Blomkamp, mi się wydaje, że on za bardzo w tym filmie przekombinował, ale za to przekombinowanie moim zdaniem było zajebiste i mi się ten film zajebiście oglądało, ale tego dowiecie się w tej recenzji, także... Także no cóż, subskrybujcie Popculture KBM, aby nie przegapiać nadchodzących, no, recenzji, bo tych będzie dużo, czy to w sierpniu, bo Ahsoka, czy też Blue Beetle nadchodzi, więc wiecie. I dzisiaj Gran Turismo, troszeczkę spóźniona recenzja, co to przepraszam, ale tak nie miałem weny troszeczkę na zrobienie tej recenzji, bo co, pogadamy sobie o filmie o samochodach na podstawie prawdziwej historii, gdzie ta historia jest za bardzo też podkoloryzowana, nie? Także dobra, lecimy. Moim zdaniem film bardzo przypominał mi jeden z najlepszych filmów poprzedniego roku, czyli 2022 roku. Jest oczywiście recenzja na kanale, czyli Top Gun z Tomem Cruise'em, Top Gun Maverick, gdzie oczywiście chodzi mi o to nie historię i tak dalej, bo tutaj historia i nasz bohater miał dużo więcej problemów niż nasz główny bohater tutaj grany przez Arciego Madekwę, ale do niego przejdę zaraz. Tylko bardzo mi ten film przypominał pod względem reżyserii i pod względem efektów specjalnych i wykorzystaniem ich do Top Gun Maverick, gdzie tutaj mieliśmy samochody, tam mieliśmy samolot. Więc wiecie, jest lekkie podobieństwo, ale jeśli chodzi o nagranie tych scen, no to mi się to właśnie przypominał Top Gun Maverick, nie? Za to już historia głównego bohatera, moi drodzy, przypominała mi bardzo Adonisa Creed'a i trylogię Creed'a. No nie tylko Creed'a Rockiego, ale bardzo mi to przypominało postać graną przez Michaela B. Jordana, bo nasz Archie Madekwe, główny postać, który gra Jana Mardenborough, jest to historia na podstawie prawdziwej historii. Scenariusz adaptowany. tak. Znaczy adaptowany, no... Napisany scenariusz na podstawie historii, która jest bardzo moim zdaniem podkoloryzowana i to bardzo podkoloryzowana. Bo w Creedzie, moi drodzy, w Creedzie, to wiecie, no to główny bohater, no to mogli z nim zrobić co chcą, to nie była na podstawie głównej historii. Tutaj mogli zrobić na podstawie głównej historii i zrobili, ale bardzo to pozmieniali z tego, co tam czytałem. Bardzo to bez... Nie będę teraz gadał różnie, tak jak na przykład Wiedźmina z książką, czy coś takiego. Nie. Po prostu mówię, że... To też, jak mi się ten film oglądało, to... Jakoś już tak... Końcówka filmu, ten trzeci akt, gdy wchodziliśmy w trzeci akt... Oczywiście jest to bez spoilerów recenzja, więc żeby nie było. Może tam lekko będę spoilerował coś. Jeżeli nie widzieliście, no to lepiej nie oglądajcie, idźcie do kina, bo polecam iść do kina, ale to dowiecie się pod koniec, jaka jest moja opinia. I ocena tego filmu. Ale tak, trzeci akt, byłem już zmęczony za dużo oglądania scen, gdzie są to dobrze reżyserowane sceny przez Blomkampa, ale za dużo scen, wiadomo, tutaj naszego głównego bohatera, który ściga się z tymi profesjonalnymi zawodnikami, to oczywiście widzieliśmy na trailerze i tak dalej. No oczywiście, w samym filmie chodzi o to, że tutaj ta firma Nissana chcę, aby tych simracerów wziąć do siebie, czyli tych wiadomo, e-sportowców, którzy grają w Gran Turismo profesjonalnie. Jakbyście sobie wzięli na przykład, no może złe porównanie, że na przykład gracze z FIFA wzięlibyście sobie na prawdziwe boisko, ale nie, to jest głupie porównanie, bo
Jednak macie tą kierownicę w Gran Turismo i gdzieś tam czujecie ten realizm, gdy już wsiądziecie w prawdziwy samochód. No i historia Jana Mardenborough, granego przez Archie Madekwe, może teraz do niego przejdę, pokazuje nam wzloty i upadki. Ale pokazuje nam tutaj scenarzyści, tutaj już tylko sprawdzę, scenarzystami jest Zach Bailin i Jason Hall. Bardzo, bardzo kliszowo to zrobili i nie jestem dumny. Nie jestem dumny ze scenariusza, jaki oni tutaj zmajstrowali, ponieważ tutaj tylko napomnę. Mamy historię Creed'a, jest podobna, jest serio taka kliszowa, podobna, nasz bohater wygrywa pierwszą walkę, później coś tam mu się dzieje, leży w szpitalu 5 godzin i... 5 godzin, no kilka tydzień, 2 tygodnie leży w szpitalu, no i później mamy tę ostateczną walkę, tutaj wyścig, no i nasz bohater odnosi sukces, no... Wiecie, to jest historia, na którą się nie dzieje w realnym życiu, nie? Taki, wiecie, filmowy scenariusz. I tutaj ta historia prawdziwego życia Jana Mardenborough została na ten film bardzo, bardzo przepisana, tak wiadomo, familijnie. Tak familijnie, filmowo, kliszowo i... To było nudne. To było nudne, ale za to czułem to napięcie. Czułem to napięcie, bo jednak... Już po filmie, tak wiecie, stwierdziłem, że jednak jest to kliszowa historia i tak dalej. To mi się to podobało. Ja czułem to napięcie, że mojemu bohaterowi nadal może się nie udać. Nadal Blomkamp kręci te sceny jakby, kurde, zaraz miała bomba wybuchnąć. Tam na tym torze, w Le Mans czy gdzieś. Naprawdę, te sceny miały tyle napięcia, I może przejdę od razu do naszych dwóch poprzednich bohaterów. Znaczy dwóch, jednym, którzy wspierają naszego głównego bohatera. I oczywiście David Harbour i Orlando Bloom. David Harbour, moi drodzy, to jest moim zdaniem jedno z najlepszych wystąpień aktorskich Davida Harboura. Jego relacja z Janem Mardenborough jest fenomenalna, moi drodzy. On jest tym takim ziomkiem, który od 50 lat nic nie... Wiadomo, nic tam był... Dobra, nie będę spoilerował, ale od 50 lat nic... Nie zajmuje od 50, od 20 lat nie zajmuje się samochodami i tak dalej, nie? No i musi tutaj wziąć naszą ekipę sprzed komputera, zrobić ich profesjonalnymi zawodnikami. I to, jak pokazuje nam postać Davida Harboura, w tym wszystkim jego relacja z postacią Jana Mardenborough, jest fenomenalna po prostu na ekranie tutaj. Troszeczkę jak taki Rocky z Creedem, ale nie, tutaj jest zupełnie inna postać niż Rocky, moim zdaniem. Bo Rocky, on tak jakby był miły od początku dla naszego bohatera. Tutaj nie będzie spoileru, ale David Harbour jest takim, no troszeczkę takim, wiecie, takim typowym trenerem, który jest... Wiecie, tutaj musi pod... Wiadomo, to nie było taki... To nie była postać po prostu taka na jedno kopyta. Ona była... Czasami gdzieś tam wspierała, gdzieś tam czasami musiała kogoś wyzwać, że jest słaby i tak dalej, że się nie nadaje. Tutaj gdzieś, że jeszcze coś podszlifować musi, nie? Będzie zajebisty. No i to David Harbour gra świetnie i jego relacja z Archiem Madekwe jest no fenomenalna. Dobra, ale za to Orlando Bloom, moim zdaniem, nie popisał się. Nie popisał się aż tak bardzo, bo jest to i tak dobry występ aktorski, wiadomo, to jest Orlando Bloom i tak dalej. Ale jego postać to jest... Taka jakby na doczepkę troszeczkę, bo nie będę spoilerował, co się dzieje, ale ta postać nagle myśli o czymś, potem zmienia zdanie, później nagle tak, później tak, taka sinusoida i ten Orlando Bloom przez to nie jest taką ciekawą postacią. Tak troszeczkę jak z tą postacią Phoebe Waller-Bridge, bo w Indianie Jonesie 5, gdzie tam ta postać nawet tak skakała, taka sinusoida, nagle taki nastrój, później taki nastrój i... To wszystko się tak rozpaćkało, nie? Więc ta postać nie była ciekawa totalnie. No wiecie, no sama historia Jana Mardenborough jest na pewno taka, wiecie, że gdzieś tam jego ojciec grał w piłkę. Jego ojciec chciał, żeby on też grał w piłkę. Jego młodszy brat gra w piłkę, więc ojciec tego młodszego brata faworyzuje bardziej, nie? Ojciec nie pozwala mu grać w gry, w sensie mówi, że za dużo będzie grał w gry i że nie będzie jakimś tam profesjonalnym sportowcem, bo coś tam. No i wiecie, taki typowa, kliszowa po prostu jak, no nie wiem, jak filmowa historia i nie wiem teraz, czy tak było naprawdę, czy oni to zmienili, bo dużo rzeczy zmienili w tym scenariuszu z tego, co się działo naprawdę w realnym życiu.
to akurat wydaje mi się, że to było naprawdę, że ten ojciec rzeczywiście był taki filmowy i ta rodzina Mardenborough była taka filmowa po prostu, gdzie ojciec nie wierzył w swojego syna, to jakie on ma umiejętności w tej grze Gran Turismo, jakie on może mieć też umiejętności, jakie korzyści może to przynieść, no co widzimy oczywiście w filmie. No i wiecie, to mi się nawet podobało, chociaż to było kliszowe, nie? Ogólnie ciekaw jestem, jakby podeszli do tego filmu, który nie jest totalnie realistyczny. Podeszli do tego filmu, też historia nie jest realistyczna, ale jakby podeszli do tego filmu prawdziwi tacy sportowcy, że to Formuły 1, jakiś Verstappen by podszedł do tego filmu i obejrzał go, czy powiedział, że okej, spoko film, czy jednakże ta historia jest taka bardzo przerysowana i no tak naprawdę tak nie było. Było podobnie, ale tak nie było. To jest film. To jest film i tutaj wiadomo, że tutaj scenarzyści zrobili złą robotę i to nie będzie Oscar za najlepszy scenariusz. Sorry. Dobra, ale czas dać ocenę. No moi drodzy, ja na początku myślałem o 6, gdy wyszedłem z kina. Ale tak stwierdziłem, że naprawdę ta historia, to napięcie, to ile efektów specjalnych, jak dobrze to kręci Blomkamp. Tutaj o tych scenarzystach nie będę gadał, bo scenariusz jest 4 na 10 czy 5. Ale za to po prostu, za naszego głównego bohatera, za aktorstwo Davida Harbora. Tutaj efekty specjalne, odwzorowanie miejsc, no tania reklama gry, okej. Ale no cóż, 7 na 10 tutaj. Myślę, że nie ma zaskoczenia. 7 na 10 myślę, że mogło być dużo, dużo gorzej. Jest to moim zdaniem zaskoczenie roku. Na razie zaskoczenie roku. Bo wszyscy myśleli, że ten film będzie dnem, nikt go nie promuje i tak dalej. Gdzieś tam se leci po cichu w IMAX-ie. No i wiecie, tak nikt nie liczył, że ten film będzie jakiś mega zajebisty. No nie był mega zajebisty, ale był dobry. Był dobry, nie był dnem, jak inni myśleli. No i też recenzje na Rotten Tomatoes są takie 50% chyba tam ma czy coś, ale na Filmwebie już sprawdzałem, lepsze. Więc wiecie, tutaj, wiecie, to jest tylko wasza, moja opinia, wasza może być zupełnie inna, ja wiem. Więc wiecie, obejście, zróbcie sobie sami opinię, chyba że nie chce wam się oglądać tego filmu, no to nie. Dobra, Gran Turismo za nami. Moi drodzy, subskrybujcie kanał, aby nie przegapić nadchodzących materiałów, dajcie też lajka, napiszcie jakiś pozytywny komentarz, no i co? Widzimy się w kolejnym odcinku Pop Culture KBM. Na razie.